Widzisz, Władek? Jedziemy. Pomyślcie tam, co byście tam jeszcze mogli mieć do obmyślenia, żeby się po tym wszystkim nie było za nadto czemu dziwić, rozumiesz? No, Gruszka. Przypatrzcie na siebie, Gruszka. Co się z tobą dzieje? Widzisz? Byłeś młody, to cię panowie bili. Rozumiesz? Ojca twojego batami smagali. A teraz? Co się dzieje, Gruszka? Co się dzieje znowu? Teraz ty jedziesz sądzić tych samych panów. Przyjrzyj no się, Gruszka, na te sprawy i pomyśl o tym. Jak to umiesz, kiedy chcesz. To 500 lat ściskali tutaj chłopa za garlo, tak, że w końcu z ludzi bydło porobili. Kraj cały, proszę cię, upadł przez to. Kraj cały i oblicze Europy. Oblicze Europy odmieniło się przez polską, proszę cię, sprawę chłopską. Nie, nie, bo wykreślono z Europy ten kraj dla prawa, proszę cię, przywilejusz na chęci. Co ty mi tam gadasz, Gruszka? Prześciutko ludzie znaczą, rozumiesz? Ludzie zawsze jednacy są. Jeden ci ciągle będzie wierzył w historię, cuda jakieś, aury tajemne, a drugi w nic. Oprócz siebie. Rozumiesz? Ludzie zawsze tacy sami byli. Zawsze żarli, pili i tylko mścić się nie umieli. Rżnęli się między sobą, Gruszka, zamiast prawa przemieniać. Prawa przemieniać, jak najszybciej, Gruszka. Co to jest? Co to za sztabilowanie? Co to, jasełka mają być w Blachowicach jakieś? Ale Mateusz, to dobrze będzie w Blachowicach. Oni w kontuszach, my po naszemu. Jazda mi z tym! Kontuszach to polski chłop! Jazda z tym! Chłop to jest chłop! Nie przebierając żaden! Na sąd jedziesz! Nie na wesele, rozumiesz? Ty, Wigda! Mateuszu! Ja ci powiem rzecz, której nikt jeszcze na tej ziemi nie powiedział chłopu. Ty będziesz głową państwa! Ty będziesz, bo się na to narodził. A jak już tam będziesz teraz, to już zostajesz na wieki. W najważniejszych papierach i w kolejce, proszę cię, najważniejszych ludzi. Tego już nikt nie wymarzy. Zostanę prezydentem, mówi. No, to dobre jest. Ale ty zostań Bigdą, Władysław. Zostań aniołem stróżem prezydenta. Wiesz, jak ja to widzę. Żebyś zawsze siedział naprzeciwko mnie. Owszem, Mateuszu, zostaniesz głową państwa. Będziesz pierwszy człowiek w narodzie. No, nie mówmy już o to. O! Co to jest? Ale, czas! Samochód ordynata Lachowskiego. Strzęgosz podesłał. Zgodziłem się, jak już ma być ta zgoda. No właśnie to... teraz nic od nich nie brać, Władysław. Nic, rozumiesz? Siadać! Żadnego sztabilowania!